Były chwile, było 5 minut, takie wykorzystaliśmy, no i teraz jesteśmy tak brani sporadycznie, jak coś tam do telewizji, do filmu, czy gdzieś otwierają jakiś sklep. Gdy fanom i niektórym działaczom ciężko zmienić obraz polskiej piłki, do akcji wkroczył sam Chuck Norris. Co to za pieniądze? To są pieniądze, które przywożę z Teksasu, żeby PZPN kupić. Czy w Teksasie też się mówi o PZPN-ie? Oczywiście, że tak. Pierwsze newsy, które wchodzą na Houston i w Dallas, to jest PZPN. Wiemy wszystko. Mamy swojego człowieka zresztą w PZPN-ie, także to nie ma tak, że ja tutaj przyjeżdżam na lipę. Jest wszystko zamknięte, kluczyk połknięty. Tutaj jest lot of money. Na co te pieniądze, panie Chuck? No kupujemy PZPN, no co to tutaj dużo. Są pieniądze, więc bierzemy. Kogo pan widzi na stanowisku nowego prezesa związku? No myślę, że jest kilka ciekawych postaci na prezesa nowego związku. Na razie to jest objęte tajemnicą. Ale karty zostaną wyłożone na stół niebawem i wszyscy dowiedzą się, kto jest nowym prezesem związku. Wiesz, no to taka rola się sprowadza do hostesy, no tyle, że jakiejś tam charakterystycznej. Czyli w zasadzie nic.